Jak wygląda wzorcowy lifting wampirzy? Wzorcowy zabieg tego liftingu wampirzego trwa mniej więcej około godziny i jest podzielony na takie trzy etapy. Pierwszym etapem jest pobranie krwi pacjenta. Pacjent musi być oczywiście zakwalifikowany do zabiegu tego typu, więc musi spełniać wszystkie wskazania i jednocześnie nie może być też przeciwwskazań do zabiegu. Natomiast jeżeli nie boi się pobrania krwi, jeżeli nie mdleje na widok krwi, jest to naprawdę wspaniały zabieg regeneracyjny dla osoby, która chce odmłodzić swoją skórę. I polega to na tym, że pobieramy krew, która jest pobrana do specjalnego zestawu, który jest zestawem certyfikowanym, który nadaje się tylko i wyłącznie do tego typu zabiegów. Do probówki jałowej pobieramy około 8 ml krwi. Ta krew jest potem wirowana w specjalnej wirówce, w specjalnych warunkach i w systemie zamkniętym przenoszone to już osocze bogatopłytkowe, ten koktajl regeneracyjny, który zawiera czynniki wzrostu, do strzykawki i potem strzykawką, małą igiełką, nakłuwaniem śród skórnym bądź podskórnym, podawany do skóry pacjenta w te okolice, na których nam najbardziej zależy. Więc oczywiście najważniejszą okolicą to jest okolica twarzy i tutaj okolica oczu, ale okolica ust. Wszędzie tam, gdzie pacjent ma problemy kosmetyczne, mniejsze bądź większe, podajemy osocze. Oczywiście skóra szyi, skóra dekoltu, koncentrujemy się również na rękach. Też powiem, że osocze możemy podawać w przypadku leczenia łysienia, szczególnie u mężczyzn. Bardzo ładnie wspomaga leczenie łysienia, szczególnie tego androgennego i stymuluje tworzenie nowych włosów, także również podajemy w skórę owłosioną głowy. Czyli zabieg cały trwa około godziny od momentu przygotowania tego materiału do momentu podania pacjentowi do skóry. Przy czym od razu powiem, że zabieg nie jest bardzo bolesny, ale w przypadku, kiedy pacjent jest dosyć wrażliwy, my tutaj się staramy, żeby pacjent absolutnie nie miał żadnego dyskomfortu. W związku z tym znieczulamy pacjenta maścią, emlą mniej więcej pół godziny do godziny przed zabiegiem. Jakie są zalecenia dla pacjenta przed liftingiem? Pacjent do zabiegu liftingu wampirzego nie musi się wyjątkowo szczególnie przygotowywać, niemniej jednak są pewne zasady, które tego pacjenta obowiązują. W związku z tym, jeżeli już zakwalifikujemy tego pacjenta i zaplanujemy sobie zabieg medycyny estetycznej w postaci tego liftingu wampirzego, pacjent musi pamiętać, że na pewno dzień wcześniej ani tego dnia nie może spożywać alkoholu. Musi odstawić wszystkie leki, w tym również leki takie najbardziej proste, które czasem pacjent może otrzymywać i pobierać, czyli na przykład aspirynę, leki przeciwbólowe, niesterydowe, leki przeciwzapalne, które mogą powodować zwiększone krwawienie w trakcie zabiegu. Nawet zwykła witamina E, która jest przyjmowana przez pacjenta również na okres 2 dni przed zabiegiem, powinna być odstawiona. Natomiast takim dodatkową zaleceniem jest konieczność wypicia tej szklanki, czy nawet 2 szklanek wody, mniej więcej pół godziny do godziny przed zabiegiem, żeby pobranie tej krwi było lepsze, szybsze. Natomiast co jest bardzo jeszcze istotne w zabiegach tego typu, w zabiegach liftingu wampirzego, że bardzo zalecamy, żeby pacjent miał właściwe, aktualne badania laboratoryjne. To jest istotne, żebyśmy wiedzieli, z jakiej morfologii startuje, czy ma prawidłową liczbę płytek krwi, czy możemy uzyskać prawidłowy materiał, który będzie stymulować regenerację skóry, czy ma prawidłowy układ krzepnięcia. Więc zalecamy, żeby pacjent się pojawił u nas już z aktualnymi badaniami, na które lekarz spojrzy, obejrzy i będzie mógł zakwalifikować. Natomiast innych takich bardzo wyjątkowych, wyszukanych zaleceń dotyczących medycyny estetycznej, wykonania tego zabiegu przed zabiegiem nie ma.